Historia języka łacińskiego. O tym, jak język nigdy nie umiera. Chciałam się na początku zastanowić, czy język łaciński jest tak naprawdę stary? Czy można o nim mówić, że to już prawdziwa staruszka, która jednak dobrze się trzyma? Chyba tak. W jego historii należy szukać już w drugim, jego początku, w jego historii należy szukać już w drugim tysiącleciu przed Chrystusem, a do dzisiaj miewa się całkiem dobrze. Więc 4000 lat to piękny wiek, nawet jak na język. Jednak co było u początków? U początków stoją mity. Mity o Eneaszu, o bohaterze, który uciekł z płonącej Troi, gdy zdobyli ją Grecy i razem ze swymi towarzyszami podróżował po całym ówczesnym świecie, aby w końcu dotrzeć do Italii, do kraju króla Latinusa. I stąd nazwa lingua latina pochodzi od plemienia Latynów, Latini mówimy po łacinie, która to nazwa pochodzi od imienia mitycznego króla Latinusa, a imię tego króla od krainy geograficznej, która nosiła nazwę w starożytności Latium, a dziś mówimy o niej Lazio. Jednak jeśli chodzi o prawdziwe początki, nie te mityczne, należy ich szukać gdzieś między Europą i Azją, gdzie w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem mieszkał lud, nazywany dzisiaj ludem praindoeuropejskim. Oni istnieli z pewnością, choć dokładnie nie wiadomo gdzie i kiedy. Ale ten lud praindoeuropejski, rozchodząc się po całej Europie, roznosił po tej Europie też swój język. Najpierw był to język praindoeuropejski, ale potem wraz z rozwojem języków, z mijaniem czasu, te języki zaczęły się zmieniać, powstawały różne grupy językowe. Wśród nich na terenach Italii powstawały języki, grupa języków italskich. W VIII wieku w Italii ta grupa języków italskich rozbiła się już na wiele dialektów. Mieliśmy dialekty liguryjskie, etruskie, umbryjskie, oskańskie. Na południu Italii królował język grecki. Natomiast tam, gdzie dzisiaj mamy Rzym, w starożytności był bardzo mały teren, zajmował język zwany językiem łacińskim. To jest VIII wiek przed Chrystusem. Z tych najwcześniejszych okresów języka pochodzą pewne przedmioty, które dziś nazywamy najstarszymi zabytkami tego języka. Między innymi taki przedmiot. My dzisiaj wiemy, co to jest, ale być może ktoś z Państwa chciałby się nad tym zastanowić chwilę i miałby jakieś pomysły. Czy to jest coś z biżuterii? Czy to jest może jakiś przedmiot, który służy do jedzenia? Bliższa pewnie jest odpowiedź pierwsza. Jest to po prostu agrafka, nazywana szpilą z Preneste. Szpilą, bo zapinano nią po prostu płaszcz. A dlaczego najstarszy zabytek języka łacińskiego? Na tej szpilce jest napis bardzo stary, w bardzo archaicznym języku łacińskim. Ten napis mówi Manios metque facet numazioi, co w łacinie klasycznej powiedziano by raczej Manius met fecit numerio. I co znaczyłoby mniej więcej tyle, co Maniusz uczynił mnie dla numeriusza. Z VIII wieku przemawia do nas ta złota szpilka, złota agrafka. Więcej o niej możecie Państwo przeczytać w linku, który zamieściłam Państwu na głównej stronie kursu Fibula Prenestina, szpila z Preneste. Takich zabytków starych mamy jeszcze kilka, również na głównej stronie kursu. Możecie Państwo sobie zajrzeć do linków, które tam zapisałam, zamieściłam. Łacina bardzo szybko się rozwijała. Z tego małego państewka, małego obszaru, który widzieliśmy na jednym ze slajdów, tak małego, że ledwo było go widać, bardzo szybko rozwinęła się wielkie imperium. Za rozwojem państwa szedł również rozwój łaciny, języka. Taki złoty okres języka łacińskiego przypada na pierwszy wiek przed Chrystusem i pierwszy wiek po Chrystusie. To wtedy właśnie tworzą najwięksi łacińscy poeci i pisarze. Nepos, Cycero, Cezar, a z poetów Horacy, Owidiusz czy Wergiliusz.
Po tym złotym wieku jednak łacina stopniowo traci swój zasięg, traci swoje znaczenie. I w IV wieku naszej ery łacina jest coraz mniej popularna, natomiast na arenie języków europejskich pojawiają się nowe języki, języki romańskie. To z pewnością Państwu są już bliższe, na pewno Państwo znacie, kojarzycie język włoski, francuski, hiszpański. To wszystko są języki, które bazują na łacinie. Co dalej? Wieki średnie to wieki ciemne, ale nie dla łaciny. Łacina jest w dalszym ciągu językiem kościoła, językiem administracji, językiem ludzi uczonych. Zachowała się anegdota, kiedy Jan Zamoyski miał powiedzieć pewnemu chłopcu: Disce puer latine, ego te faciam mości panie. Łacina była przepustką do świata szlacheckiego, była rodzajem nobilitacji. Kiedy skończyło się średniowiecze, kiedy skończyło się odrodzenie, to znaczenie łaciny znowu powoli zanika, aż do dzisiaj. I dzisiaj mówi się o tym języku, że jest to język martwy. Ale Tuwim się zapytał w jednym ze swoich wierszy, jakiż to język martwy, który nie więdnąc przetrwał tysiąclecia. Język martwy oznacza w językoznawstwie nie mniej, nie więcej tyle, że jest to język, którego nie używa się jako języka takiego rodzonego, tak? Języka, w którym mówi się od urodzenia. W tym sensie językiem martwym łacina na pewno jest. Natomiast chciałam zwrócić Państwa uwagę jeszcze na koniec na jedną charakterystyczną rzecz, że z jednej strony mówimy o łacinie język martwy, a z drugiej coraz silniejszy jest taki trend obecnie, który nazywa się latinitas viva, czyli łacina żywa. I w języku łacińskim do dzisiaj powstają utwory literackie, tłumaczy się współczesną literaturę. W języku łacińskim istnieje Wikipedia, można przeszukiwać zasoby Google'a, używając języka łacińskiego. Można nawet do dzisiaj słuchać wiadomości w języku łacińskim radiowych. Także zachęcam do nauki tego języka, który ma tak długą historię i bogatą, którą tutaj w kilka minut próbowałam Państwu przedstawić, bo język nie umiera nigdy.